Cześć dziewczyny, z tej strony Iwona. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd nowości z Mohito. Oczywiście jak zwykle linki do wszystkich ubrań, które dzisiaj będę mierzyła oraz moje wymiary znajdziecie w opisie pod filmem. Dziewczyny, dzisiejszy odcinek zacznę od zestawienia spódnica i kardigan. Jak widzicie, obie te rzeczy są w kolorze czerwonym. Jeśli chodzi o spódnicę, to jest to spódnica o długości mini i tak się prezentuje jej długość przy wzroście 1,69 m. Co prawda jest ona krótka, ale w tym sezonie właśnie między innymi takie krótkie spódniczki będą modne. Jeśli Wy lubicie tą długość, to na sylwetce wygląda ona naprawdę fajnie. Zapinana jest z boku na kryty suwak. Pokażę Wam jeszcze, jak prezentuje się ten materiał z bliska. W składzie mamy tu 69% poliestru, 28% wiskozy i 3% elastanu. Jest ona dostępna tylko w tej wersji kolorystycznej i zapłaciłam za nią 89,99 zł, a na mnie widzicie rozmiar M. Jeśli chodzi o górną część garderoby, to tak jak już wspominałam, mam na sobie kardigan. Ma on krótki rękaw, po całości zapinany jest na złote guziki. Uważam, że wygląda to elegancko, a dodatkowo uroku temu kardiganowi dodają te kwiaty. Dziewczyny, jest to kardigan o krótszym kroju. Tak się on prezentuje z każdej strony. Na mnie widzicie rozmiar M. Pokażę Wam jeszcze fakturę materiału z bliska. W składzie mamy tu 5% wełny, 65% poliestru, a reszta to akryl i elastan. Jeśli kardigan Wam się podoba, ale nie lubicie koloru czerwonego, to mam dla Was dobrą wiadomość. Możecie go kupić jeszcze w kolorze kremowym, a jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za niego 100 zł bez grosza. Kolejny zestaw w kolorze czerwonym, a to dlatego, że w sezonie jesień-zima 2024-2025 między innymi ten kolor będzie modny. Jeśli nie potrzebujecie zestawu, to zarówno górę, jak i dół możecie kupić osobno. Ja, dziewczyny, obie te rzeczy mam w rozmiarze 38 i zarówno góra, jak i dół jest wykonana w 100% z bawełny. Jeśli chodzi o koszulę, to jest to koszula w taki ażurowy wzór. Zobaczcie, tak się prezentuje z bliska. Po całości zapinane jest na guziki, które ukryte są pod listwą. Ten model posiada również bufiasty rękaw. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z tyłu. A jeśli chodzi o cenę, to zapłacicie za nią 139,99 zł. Natomiast jeśli chodzi o spódnicę, to jest to spódnica o długości mini. Tak się prezentuje jej długość. Jak widzicie, jej góra jest gładka, ładnie dopasowana do sylwetki, natomiast dół jest w ażurowy haft. Chcę Wam również zaznaczyć, że spódnica posiada podszewkę w tym samym kolorze. Zapinana jest na kryty suwak z boku, natomiast pasek, który tu widzicie, jest dołączony do spódnicy i tak się on prezentuje, dziewczyny, z bliska. Zobaczcie jeszcze raz, jak prezentuje się nam spódnica w rozmiarze 38. A jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 109,99 zł. Dziewczyny, teraz sukienka również w kolorze czerwonym. Co prawda wykonana jest w 100% z poliestru, ale jeśli nie zwracacie uwagi na skład, to uważam, że wizualnie prezentuje się ona świetnie. Jest to sukienka o luźnym kroju, także spokojnie możecie ukryć sobie pod nią jakieś drobne niedoskonałości sylwetki, na przykład odstający brzuszek. Jak widzicie, zapinana jest na rząd złotych guzików, natomiast przy dekolcie mamy tu ozdobne wiązanie. Możemy sobie zawiązać tu kokardę albo te szarfy puścić tak luźno, w zależności od tego, dziewczyny, jak podoba Wam się bardziej. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar 38 i tak się ona prezentuje z każdej strony. Jeśli chodzi o długość, no to jak widzicie, jest to sukienka o długości mini. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 159,99 zł. Teraz coś dla miłośniczek koloru czarnego, sweter i spódnico-szorty. Zacznę od góry. Jest to sweter wykonany z prążkowanej dzianiny. W składzie mamy tu 28% wiskozy, a reszta to poliester. Jak widzicie, z przodu mamy tu również rząd guzików, które służą jedynie dla ozdoby. Jeśli chodzi o dekolt, to mamy tu dekolt w serce, natomiast rękawy są takie rozszerzane. Na mnie, dziewczyny, widzicie rozmiar 38, taki też noszę na co dzień i jest on dopasowany do sylwetki, ale nie jest opięty, mam tu jeszcze trochę luzu. A jeśli chodzi o cenę, to kosztuje on 99,99 zł. Spódnicę shorty również mam w rozmiarze 38. W ich składzie mamy 76% poliestru, 20% wiskozy, a reszta to elastan. Tak się prezentuje ich tył. Mamy tu fałszywe kieszenie, natomiast jeśli chodzi o długość nogawki, to co prawda jest ona króciutka, ale mi ta długość jak najbardziej odpowiada. Natomiast przód prezentuje się tak. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ten materiał z bliska. Jeśli chodzi natomiast o cenę, to zapłaciłam za nie 109,99 zł. Kolejne propozycje, tym razem na nieco chłodniejsze dni, sweter i spodnie. Jeśli chodzi o sweter, to ja zdecydowałam się na ten w paski, ale jeśli Wy nie lubicie pasków, to możecie go kupić jeszcze w 3 innych wersjach kolorystycznych. Z tego co pamiętam, w kolorze fioletowym, czerwonym i szarym. Tak prezentuje się z bliska. W składzie mamy tu 70% wiskozy i 30% poliamidu. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M. Tak się on prezentuje. Tak wygląda długość rękawa. A jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za niego 59,99 zł. Spodnie, które mam na sobie, dostępne są w 2 wersjach kolorystycznych, w kolorze, który widzicie na mnie, i w kolorze beżowym. Są to spodnie z wysokim stanem. Ten pasek dołączony jest do spodni. Zobaczcie, tak się one prezentują z bliska. W składzie mamy tu 98% bawełny i 2% elastanu. Na mnie, dziewczyny, widzicie rozmiar 38 i tak się one prezentują na mojej sylwetce. I kosztują one 119,99 zł. Mam na sobie już ostatnie propozycje w dzisiejszym odcinku. Tym razem jest to koszula i spodnie. Spodnie bardzo spodobały mi się na modelce i byłam ciekawa, jak będą prezentowały się na żywo. I muszę Wam powiedzieć, dziewczyny, że naprawdę mi się one podobają. Mamy w nich ładnie podkreśloną talię. Podoba mi się tu również nogawka. Jak widzicie, jest ona szeroka. Jeśli chodzi o jej długość, no to w moim przypadku wymaga ona skrócenia. Ten model posiada również kieszenie. Z tyłu również mamy kieszenie, ale są one fałszywe. Bez wątpienia fajnie wygląda tu również to wiązanie z przodu. A jeśli chodzi o kolorystykę, to oprócz koloru, który widzicie na mnie, możecie kupić jeszcze w jednej wersji kolorystycznej. I tak się prezentuje z bliska, dziewczyny, kolor, który ja wybrałam. A jeśli chodzi o skład, to mamy tu 64% poliestru, 34% wiskozy i 2% elastanu. Na mnie widzicie rozmiar 38 i kosztują one 109,99 zł. Jeśli chodzi o górę, to mam na sobie wzorzystą koszulę wykonaną w 100% z bawełny. Tak z bliska prezentuje się ten wzór. Ten model dostępny jest w 2 wersjach kolorystycznych. Ja zdecydowałam się na ten kolor, bo pomyślałam, że fajnie będzie ona wyglądała w zestawieniu z tymi spodniami, ale możecie ją kupić jeszcze w kolorze czarnym i tamta w kolorze czarnym również jest taki sam wzór. Zobaczcie, tak na mnie prezentuje się koszula w rozmiarze 38, tak wygląda ona z tyłu. A jeśli chodzi o cenę, to zapłaciłam za nią 119,99 zł. To już wszystkie moje propozycje w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że znalazłyście tu coś dla siebie, a jeśli nie, to że chociaż miło spędziłyście ze mną czas. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zachęcam Was do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Przypominam Wam również, że linki do wszystkich ubrań, które dzisiaj mierzyłam, znajdziecie w opisie pod filmem, a ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Dziękuję Wam, że byłyście ze mną i do zobaczenia wkrótce. Pa!